Cześć! Dzisiaj opowiem Ci, co to jest Habit Tracker i jak z niego korzystać. Zapraszam! Habit Tracker to najprościej mówiąc narzędzie, które możesz wykorzystać do monitorowania pozytywnych nawyków i zachowań, ale również do eliminowania tych, które Ci przeszkadzają na co dzień. Jakie nawyki możesz monitorować? Wszystkie, które postanowisz, ale istotne jest to, żeby nie próbować jednocześnie zmienić wielu nawyków. Dlaczego? Po prostu nawyki są w nas głęboko utrwalone i zmiana ich wcale nie jest taka prosta, jak się wydaje. Dlatego nie stawiaj sobie poprzeczki zbyt wysoko, bo będzie Ci trudno sprostać własnym wymaganiom. Przez jaki okres czasu możesz monitorować swoje nawyki? Przez jaki chcesz? Jaki potrzebujesz? Jaki lubisz? Możesz korzystać z habit trackerów tygodniowych, miesięcznych, półrocznych, a nawet rocznych. Ważne jest to, żeby je regularnie uzupełniać. No dobrze, to jaki habit tracker jest najlepszy? Najlepszy habit tracker to taki, który działa, czyli taki, który uzupełniasz, który pomaga Ci zmienić Twoje nawyki. W moim przypadku najlepiej sprawdzają się habit trackery tygodniowe z prostej przyczyny. Zaglądam do swoich tygodniowych rozpisek, list zadań prawie codziennie, dlatego nie zapominam uzupełniać swoich nawyków. No i ostatnia sprawa, jak zrobić taki prosty habit tracker. Pokażę Ci taką super prostą wersję, która na dodatek nie jest zbyt czasochłonna, z użyciem takich pisaków, które robią super kropki, które nazywają się Clean Color Dot. I tak naprawdę do zrobienia naszego habit trackera potrzebne jest tutaj wpisanie nawyku, który chcesz monitorować, oznaczenie odpowiedniej ilości dni, przez który chcesz to robić i w dniu, kiedy udaje Ci się zrealizować Twoje zadanie, stawiasz kropkę. Gotowe. Podsumowując, Habit Tracker jest super narzędziem pomagającym w budowaniu nowych nawyków i wygaszaniu tych, których nie chcemy utrwalać. Daj znać w komentarzu, czy korzystasz z tego narzędzia, a jeśli tak, to jaki najlepiej się sprawdza u Ciebie? A może masz jakieś pytania? Pisz śmiało i do zobaczenia w następnym odcinku.